Postępowania spadkowe, jak Państwo dobrze wiecie, potrafią trwać bardzo długo. Nie tylko te, które są z udziałem gminy, ale również takie zwykłe, z uwagi na bardzo szeroki krąg spadkobierców i związane z tym problemy z odrzucaniem przez nich spadku. Ponadto w postępowaniach w zakresie przenoszenia odpowiedzialności, orzekania w zakresie odpowiedzialności spadkobierców pojawia się taka dosyć istotna i w praktyce wada, ponieważ w postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku brak jest wskazania, w jaki sposób spadkobiercy przyjęli lub odrzucili, przyjęli spadek, czy to wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza. No i okazuje się, że ustawodawca zauważył te problemy i postanowił je rozwiązać. Tak, przynajmniej mamy taką nadzieję, ponieważ pojawiły się założenia do projektu Rady Ministrów nowelizacji prawa spadkowego i o tych założeniach chcielibyśmy również opowiedzieć podczas szkolenia. Z tego, co wiemy, co zostało zakomunikowane, no, po pierwsze zmniejszy się, ograniczy się krąg spadkobierców, co miejmy nadzieję wpłynie też na długość postępowań spadkowych jako takich. Ale niestety też zwiększy pewnie ilość spraw, gdzie gmina będzie tym ustawowym spadkobiercą. Dokładnie tak. Poza tym pojawi się obowiązek uwzględniania w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sposobu nabycia spadku, co akurat będzie na pewno z korzyścią dla między innymi organów podatkowych. Po trzecie, to jest uwzględnienie takiego postulatu wysuwanego już od dawna tak naprawdę przez samorządy, obecnego też w raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat spadkobrania przez gminy, aby gmina odpowiadała wyłącznie ze spadku, czyli z tego majątku, który odziedziczy, a nie całym swoim majątkiem do wysokości wartości spadku. Także wydaje się, że będzie to dość istotna i pozytywna zmiana, jeśli chodzi o postępowania spadkowe. I o tym chcielibyśmy Państwu również opowiedzieć podczas szkolenia w dniu 7 lipca, na które serdecznie zapraszamy. Zapraszam.